Witam Państwa na wykładach cyklicznych, wykładach online w Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Te wykłady prowadzimy od wakacji. Mieliśmy letnie cykle letnich wykładów online, teraz mamy jesienne wykłady online. Na początku października był wykład na temat albumu Massara, jego Flores, astrologię tekstu polskiego, znaczy polskiego przekładu tego średniowiecznego tekstu astrologicznego. Na listopad też mamy przewidziane wykłady, one jeszcze nie są ogłoszone, bo negocjujemy z wykładowcami odpowiedni termin. Dzisiaj tak zupełnie trochę może egzotycznie i nietypowo cykl lunarny w astrologii tybetańskiej. O ile astrologia chińska czy astrologia indyjska, one są jako tako znane, o tyle astrologia tybetańska, przynajmniej tutaj i w polskim piśmiennictwie i tu w wykładach na temat astrologii bardzo rzadko jest ten temat jakoś podejmowany. Astrologia tybetańska, proszę Państwa, jest niezwykle ma takie bardzo szerokie spektrum rozmaitych dyscyplin, ponieważ to jest zlepek właściwie astrologii chińskiej, astrologii indyjskiej. Za chwilę będziemy o tym mówić, ale to co jest najważniejsze jakby i to, co odróżnia astrologię tybetańską od astrologii zachodniej, europejskiej, to to, że tak jak astrologia zachodnia jest zorientowana na Słońcu, to znaczy to jest tak, można powiedzieć, to jest solarna astrologia, z wszystkimi tego konsekwencjami oczywiście, no bo jeżeli mówimy o Słońcu, o symbolice solarnej, no to oczywiście mamy na myśli też władzę, stanowczość, dominację, prawda, gdzieś Bóg jest ten jeden ustawiony w centrum, jeden, to znaczy mam na myśli wszystkie religie monoteistyczne, które właściwie, jak Państwo wiecie, one się wykształciły głównie na gruncie tutaj zachodnim. Natomiast astrologia orientalna, szeroko rozumiana, i indyjska, i tybetańska, czy w ogóle astrologia wschodnia, one są oparte na księżycu. I mamy tutaj zupełnie inny punkt odniesienia na księżycu, który jest nietrwały, na księżycu, który jest zmienny, na księżycu też, który jest kobiecy, chociaż nie są to jakoś wyjątkowo matriarchalne kultury, ale one raczej pokazują, ta astrologia, która jest zorientowana, ta astrologia wschodnia zorientowana na księżycu, ona pokazuje jakby zupełnie inny aspekt, mianowicie ten aspekt właśnie nietrwałości. Ale nie tylko nietrwałości. Księżyc, jak Państwo wiecie, jest też symbolem emocji, symbolem życia wewnętrznego, symbolem introspekcji i tego wszystkiego, czego nie widać i co jest takim zwierciadłem albo co stanowi jakby taki fundament naszego świata wewnętrznego czy naszych przeżyć wewnętrznych. Księżyc, zwłaszcza w astrologii tybetańskiej, on jest utożsamiany z mądrością, czy w ogóle w astrologii indyjskiej, on jest utożsamiany z mądrością. To jest pewien, ta mądrość to nie jest taka, jakbyśmy to myśleli dzisiaj w kontekście na przykład filozofii europejskiej, tylko to jest mądrość, która skłania nas do pewnej samoobserwacji. I pozwolę sobie na początek przeczytać taki cytat z książki Mahamudra Lamy Gendyna Rinpoche, który pisze właściwie o tym, na czym polega ta introspekcja, ponieważ symbol księżyca, czy w ogóle ten cały symbolizm lunarny, który mówi o tej właśnie nietrwałości istnienia, prawda, czyli też o tej zmienności, o tym kołowrocie, oczywiście o tym też kołowrocie wcieleń, czyli o samsarze, czyli o tym świecie, który jest tutaj i jest pewnego rodzaju, ten świat, w którym istniejemy, pewnego rodzaju iluzją, w odróżnieniu powiedzmy od jakiegoś świata spirytualnego, boskiego, czy jakiegoś wyższego, nadprzyrodzonego. I na gruncie właściwie tej myśli wschodniej, no, zwłaszcza buddyjskiej, dokonano szereg bardzo interesujących odkryć, jeżeli chodzi w ogóle o naszą psychikę. I właściwie tak jak w ogóle myśl europejska była zorientowana wokół rozumu, wokół świadomości, wokół ja,
które było zrównane jakby z rozumem, o tyle cała filozofia wschodu dociekała tego, co stanowi te ukryte warstwy umysłu. I to jest też ciekawe, jak bardzo mało jest poświęcone w astrologii zachodniej miejsca na temat miejsca, na przykład takiemu sygnifikatorowi ducha czy duszy, w odróżnieniu na przykład właśnie od astrologii indyjskiej. Przeczytam Państwu taki fragment, on jest troszeczkę długi, ale bardzo dobrze się go czyta i jest bardzo przejrzysty i klarowny. Właśnie Lamy Gendina Rinpoche, który mówi tak, jakby to w nawiązaniu jakby do takiej istoty psychologii buddyjskiej, prawda, z której to też czerpie korzenie astrologia tybetańska. Nam jest niezwykle trudno widzieć samych siebie i stać się świadomymi własnych myśli, gdyż nasza zdolność postrzegania siebie takimi, jakimi jesteśmy, jest bardzo upośledzona. Jest więc bardzo istotne, byśmy nauczyli się rozwijania wewnętrznego widzenia i zdolności bezpośredniego postrzegania naszych stanów umysłowych. Odbywa się to stopniowo, dopóki nie potrafimy ujrzeć rzeczywistego stanu naszego umysłu, nie możemy naprawdę poznać swoich motywacji. Możemy sądzić, że jesteśmy ulepieni z samych zalet, że powoduje nami doskonała szczodrość i nieustannie działamy dla dobra innych, ponieważ nasza uwaga stale zogniskowana jest na zewnątrz. To jeśli dostrzegamy błędy i negatywne cechy, zawsze uważamy, że należą one do kogoś innego. Uważamy, że jakaś osoba działa w niepoprawny sposób, że ktoś inny ma niewłaściwą motywację, a ten trzeci jest w błędzie. Rozwijamy w sobie krytyczną postawę i negatywny obraz innych, co sprawia, że rodzi się w nas rozdrażnienie, gniew, zazdrość i rozżalenie. Taki stan umysłu zmąconego przeszkadzającymi emocjami jest przyczyną wielu cierpień, które same z siebie powtarzają się i podtrzymują. Umysł jest opanowany przez 5 trucizn, którymi są pycha, zazdrość, przywiązanie, ignorancja i gniew. Nie wiedząc tego, że co rzeczywiście jest w nas, projektujemy na innych nasze problemy i patrząc poprzez własne stany emocjonalne, wypaczamy obraz innych i zewnętrznego świata. Uważamy, że postrzegana pycha, zazdrość i gniew pochodzą od wszystkich innych z wyjątkiem nas samych. Taki negatywny sposób patrzenia sprawia, że czujemy się źle i tworzymy bardzo złą karmę. Stan ten trwa dopóki pozostajemy w ignorancji co do nas samych i dopóki nie poddajemy naszego umysłu uważnemu badaniu. Świadomość swojego umysłu nazywana jest okiem mądrości. Jest to zdolność do introspekcji pozwalająca nam ujrzeć, w jaki sposób projektujemy swoje negatywne stany na zewnętrzne istoty i zdarzenia. I tak dalej, i tak dalej. To już możecie Państwo sobie zajrzeć do tej książki. To pokazuje, to jest mowa oczywiście o projekcji, czyli coś, co dopiero na początku XX wieku odkrył Zygmunt Freud, czyli to jest myśl, która w takiej, powiedzmy, filozofii czy psychologii zachodniej właściwie jest obecna dopiero całkiem niedawno, a kultury wschodu znały to już od czasów Buddy, czyli mniej więcej od 2500 lat. Astrologia tybetańska, proszę Państwa, jest, tak jak wspomniałam, bardzo specyficzną astrologią, ponieważ to jest zlepek rozmaitych tradycji. I nie ma czegoś takiego jak jedna astrologia tybetańska. Podobnie zresztą, jak nie ma czegoś takiego jak jedna astrologia zachodnia. Głównymi takimi źródłami jakby w astrologii tybetańskiej to jest przede wszystkim, to są takie 4 przede wszystkim źródła właśnie, genezy tej astrologii. Pierwsza to jest religia Bon, czyli jeszcze religia, pierwotna religia Tybetańczyków, czyli jeszcze przed pojawieniem się około VII-VIII wieku buddyzmu, w tej wersji właśnie Vajrayany. Religia Bon z całym tym systemem wróżebnym też i odwoływaniem się do rozmaitych wyroczni, to byłby jeden taki aspekt. A drugi aspekt to jest kosmologia religii Bon, która mówi między innymi o tym, że na początku stworzenia była pustka, w znaczeniu jakiejś takiej potencjalności. Z tej pustki zrodziło się 5 elementów, czyli 4 żywioły i przestrzeń.
Z tych pięciu elementów uformowało się jajo kosmiczne, z którego narodził się główne bóstwo, narodziło się Belchen Keko, który był w takich 360, prawda, postaciach jakby. No i te 360 Keko właśnie, no to są oczywiście stopnie zodiaku, prawda? I łatwo było te bóstwa też jakoś zasymilować do tego koła zegrekalnego. Astrologia chińska jest głównym takim też źródłem, nazywana często czarną astrologią, albo też czarnymi obliczeniami Yongzi. Niektórzy interpretatorzy uważają, że to jest ta część, powiedzmy, tej astrologii tybetańskiej, bardziej mistyczna czy bardziej duchowa, w odróżnieniu na przykład od tego wpływu astrologii indyjskiej, zwanej białą astrologią, czy też białymi obliczeniami, karci, która jest tą astrologią planetarną. No z tej astrologii chińskiej, tak jak Państwo się domyślacie, to są głównie, to jest oczywiście ten chiński zodiak, ale też trygramy I Chinga i szereg innych takich elementów, które potem w powiązaniu jakby z tą tradycją indyjską, one tworzą bardzo taką ciekawą właściwie kontaminację, zupełnie, kompletnie nieznaną tutaj oczywiście na gruncie astrologii zachodniej. No i Kala Chakra oczywiście, czyli Kala Chakra Tantra, czyli ta najwyższa tantra, powiedzmy, wtajemniczenia w nauki Buddy. Kala Chakra się składa z takich trzech części, trzech warstw, jakby warstwy wewnętrznej, warstwy zewnętrznej, wewnętrznej i tak zwanej alternatywnej. No i ta warstwa zewnętrzna, która mówi o cyklach czasu, bo Kala Chakra, no to jest po prostu, to jest koło czasu, tego czasu permanentnie, prawda, powtarzającego się i też tego właśnie czasu cyklicznego. No i jednym z tych takich najbardziej właśnie cyklicznych elementów i najbliższych nam, bo Państwo wiecie, że na gruncie indyjskim, no to mamy tutaj kalpy, no niezwykle wielomilionowe eony lat, i tam wiek wszechświata czy kosmosu się liczy w zupełnie inny sposób niż my to tutaj mamy. To jest ciekawe, że w astrologii zachodniej takim najdłuższym cyklem to jest cykl 960 lat, pomijając oczywiście precesję, która ma 25 tysięcy lat ponad, ale to, co jest bardziej tutaj uchwytne, to jest ten cykl 960 lat, czyli te cykliczne koniunkcje Jowisza z Saturnem, które tam się pojawiają w różnych znakach, prawda, żywiołach i tak dalej, one razem tworzą taki wielki właśnie cykl. W astrologii indyjskiej te cykle są na różnych poziomach, one są odczytywane, interpretowane, znane i jakoś absorbowane czy identyfikowane. Natomiast jednym z takich najbardziej fundamentalnych właśnie cykli to jest oczywiście cykl księżyca, cykl lunarny. I my oczywiście w astrologii zachodniej też znamy cykl lunarny, ale rzeczywiście, ponieważ cała astrologia zachodnia, jak wspomniałem, była zorientowana wokół Słońca, to Księżyc tańczył wokół Słońca właściwie, oczywiście odbijał jakoś to światło, ale nigdy aż w tak detaliczny sposób, jak to jest na gruncie indyjsko-tybetańskim, nie zostało to, nie ma żadnego takiego odzwierciedlenia właśnie w astrologii zachodniej. My znamy oczywiście fazy Księżyca i to Państwo wiecie, że są cztery takie główne fazy, a właściwie osiem, czyli to jest Nów, to jest Księżyc, to jest młody sierp tak zwany, pierwsza kwadra, Księżyc taki powiększający, pełnia, Księżyc garbaty, trzecia kwadra i księżyc balsamiczny, taka balsamiczna faza, jest osiem faz księżyca. Ale w astrologii tybetańskiej, coś co zostało wzięte oczywiście z astrologii indyjskiej, nazywa się Titis, to jest cykl lunarny sprowadzony do aż 30 takich odcinków, gdzie te fazy księżyca są dzielone na wielokrotność 12 stopni.
oddalania się Księżyca od Słońca. I oczywiście ten cykl lunarny legł u podstaw w ogóle tworzenia kalendarza księżycowego, ale ponieważ cykl, jak Państwo wiecie, synodyczny, on nie jest dokładnie, on nie ma dokładnie 30 dni, tylko 29 z kawałkiem, więc czasami w kalendarzu tybetańskim jeden dzień z tego cyklu, z tego kalendarza jakby księżycowego, czy z tego cyklu lunarnego jest po prostu wyjęty, żeby te dni jakoś się mimo wszystko jednak pokrywały z tymi dniami kalendarzowymi. Więc czasami tak się zdarza, że tych dni jest mniej. Mamy 30 w związku z tym dni księżycowych, gdzie oczywiście tymi głównymi takimi filarami jakby tego cyklu, to jest oczywiście pełnia, i to jest 15 dzień cyklu. Dzisiaj mamy 14 dzień, to jest dzień przed pełnią. Jutro jest dokładnie pełnia, jak Państwo się domyślacie, albo wiecie nawet. I to szczególna pełnia, ale to już na zupełnie inny wykład. I oczywiście Nów, który jest 30 dniem. A pierwszy dzień tego cyklu to jest po prostu pierwszy dzień po Nowiu. I obydwa te dni są szczególne, zaraz to Państwo zobaczą. Ale jeszcze takie dwa słowa, bardziej takie właśnie z tych rozważań ogólniejszych. Oczywiście księżyc rosnący, czyli ten księżyc w tej fazie przybywającej dla Tybetańczyków, on niesie ze sobą tą manifestację energii męskiej. Podczas gdy księżyc malejący to jest ta manifestacja energii żeńskiej. To jest też bardzo interesujące, że ten cykl lunarny, zwłaszcza w buddyzmie tybetańskim, on został jakoś, znaczy ten cykl została wpisana cała, może nie cała, no ale jakaś taka znacząca część panteonu, prawda, bóstw tybetańskich, gdzie Nów księżyca właśnie, czyli ten 30 dzień cyklu. To jest dzień Buddy Sakyamuniego, czyli tego Buddy historycznego. No i to jest taki dzień, w którym oczywiście za wiele się wtedy nie robi, zarówno w czasie Nowi, jak i w czasie pełni, bo to są dni właściwie, którym się poświęca praktykom religijnym czy rozmaitym ceremoniom. Ale to są dni, w których zgodnie z tradycją tybetańską stukrotnie zwiększają się nasze zasługi naszych działań. Działań nie jakichś tam zwyczajnych, tylko chodzi głównie o cierpliwość i wyrozumiałość. Natomiast pełnia księżyca, czyli ten 15 dzień tego cyklu, to jest dzień Buddy Amitaby, czyli Buddy nieograniczonego światła właśnie. I też tutaj, podobnie jak w czasie Nowiu, zwiększają się zasługi naszych działań i tak samo właśnie cierpliwość i wyrozumiałość. Z ikonografii tybetańskiej, to możecie Państwo tutaj zobaczyć, ten po lewej to jest oczywiście Budda Sakyamuni, czyli to jest Nów Księżyca, i Budda Amitaba, który często jest właśnie przedstawiany w takim czerwonym kolorze, czyli ten Budda nieograniczonego światła, to jest Budda niehistoryczny. Jego pewną taką manifestacją jest też Bodhisattva Avalokiteśvara. No i to jest no właśnie dzień pełni Księżyca. Także te Nowie i pełnie, one są związane no właśnie z Buddami, można powiedzieć. Takie bardzo specjalne dni w tym cyklu lunarnym występują i ten cykl właśnie, to jest też bardzo interesujące w astrologii tybetańskiej, że ten cykl lunarny przez to, że on właśnie odzwierciedla pewien rodzaj nietrwałości właśnie, takiej jakby doczesności tego świata, a jednocześnie pokazuje taką permanentną właściwie samsarę, czyli ten cykl narodzin, życia i śmierci, prawda, to całe koło. To jednak ten cały cykl, w ogóle można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju właściwie jakaś iluzja, czy jakiś rodzaj złogów, że tak powiem, karmicznych. W tym cyklu od czasu do czasu się pojawiają takie okna, jakby takie prześwity, w których można zrobić coś bardzo pożytecznego, albo które po prostu mają jakąś taką bardzo charakterystyczną te dni moc.
tutaj poza nowiami i pełniami, prawda, o których wspomnieliśmy, czyli te dni, takie święta właściwie w tym całym właśnie kalendarzu lunarnym, to również te dni, które poprzedzają nów Księżyca, te ostatnie dwa lub trzy dni, one również na gruncie astrologii zachodniej, one wydają się być takimi dniami trochę niebezpiecznymi. My to nazywamy taką fazą balsamiczną. I ponieważ one są niebezpieczne, to w tych dniach się przywołuje właśnie obrońców darmy, czyli Mahakale. Szczególnie właśnie w tym 29 dniu cyklu, który jest takim dniem właśnie oczyszczenia. Wizerunek Mahakali Państwo znacie, ale może nie wszyscy z Państwa wiecie, że jeden z Mahakali właśnie, tak zwany czarny Mahakala, dobry czarny Mahakala, on jest dwuręki. Tu niestety tak dobrze na tej ilustracji to może nie widać, ale to jest patron astrologów. Więc to też tu jest informacja, myślę, jakaś ciekawa, przynajmniej dla astrologów. Również taki dzień, który jest przed pełnią, prawda? To jest dzień właśnie takiego oczyszczenia i psychicznego, i fizycznego. Dzisiaj mamy taki właśnie dzień przed pełnią i wtedy się wykonuje też rozmaite ceremonie takie oczyszczające, zwłaszcza płucze ognia. I to też jest taki dzień szczególny, bo to jest dzień właśnie przed tym świętem właściwie pełni. Naturalnie dni zaćmień i słońca, znaczy dni zaćmień słońca i księżyca, które jak Państwo wiecie, one dwa razy do roku występują, to się wiąże z cyklem słońca i z tymi proporcjami, prawda, pomiędzy fazami księżyca a przecięciem węzłów. I to jest czas taki wyrównania męskiej i żeńskiej polaryzacji właśnie w naszych subtelnych kanałach energetycznych ciała, tak zwanych wiatrów i kropel, to są pojęcia z medycyny tybetańskiej, które są powiązane z czakrami, więc też te zaćmienia są takie szczególne ważne, ale to są te dni właśnie ciszy, spokoju, medytacji, kontemplacji, introspekcji, modlitwy, rozmaitych ceremonii, medytacji i tak dalej. 10. dzień cyklu, czyli tego księżyca ubywającego, on się wiąże z guru Rinpoche, czyli z Padmasambhavą, który był takim założycielem buddyzmu tybetańskiego właśnie. No i ten 25. dzień też jest szczególny, bo to jest dzień Dakini, czyli tej takiej żeńskiej emanacji, takiej impulsywnej czy instynktowej żeńskiej emanacji właśnie Buddy. A także 8. dzień, który się wiąże z Buddą medycyny i 23. dzień cyklu, czyli już tego zachodzącego, to się wiąże z Tarą i to są dni zdrowia i uzdrawiania. Tutaj macie Państwo wizerunki guru Rinpoche, Padmasambhava, to jest 10. dzień cyklu i Dakini. I są różne oczywiście warianty Dakini, ja tutaj wybrałam akurat czerwoną, to jest 25. dzień cyklu lunarnego oraz ten 8. dzień, to też taki bardzo szczególny, czyli Buddy medycyny. Zwykle właśnie w tych takich błękitach jest przedstawiany i Tara, która jest związana z 23. dniem cyklu lunarnego i tutaj macie Państwo wizerunek białej Tary. Charakterystyka dni, taka bardzo ogólna, ja tu dla Państwa przygotowałem charakterystykę wszystkich 30 dni, ale na początek takie, które też są jeszcze jakoś szczególnie tutaj ważne, mianowicie te dni, które mają ze sobą coś wspólnego, mianowicie pierwszy dzień, drugi, 26, to są dobre do składania ofiar, zanoszenia próśb, składania ślubów, praktyk religijnych i ogólnie do osiągania czegoś, czego się pożąda. Dzień 3, 11, 20 i 23 to są doskonałe dla konkretnych i zdecydowanych działań i dobre do rozpoczynania budowy lub uzyskiwania wysokich stanowisk, na przykład obejmowania, prawda, jakoś wysokich stanowisk, czy też rozpoczynania pracy.
czwarty, trzynasty, szesnasty i dwudziesty piąty dzień to są dni szybkości, przejrzystości, umiejętności i sprytu i zwykle to są wskaźniki sukcesu w takich aktywnościach właśnie rywalizacyjnych, konkurencyjnych, czy takich no właśnie takim konkurowaniu. Z kolei piąty, ósmy, siedemnasty i osiemnasty dzień cyklu lunarnego to są dni bardzo złej reakcji i nieetyczne działania mogą się powieść po prostu, a etyczne natrafią na opór, więc trzeba tutaj bardzo szczególnie uważać. Ponadto pierwszy, dziewiąty, dziesiąty, dziewiętnasty i dwudziesty czwarty dzień to są ogólnie dobre dni do takich spraw jak zawieranie małżeństw, robienie dużych zakupów, dokonywanie zbiorów, nauczanie, inicjowanie, przyjmowanie błogosławieństw, budowanie czy ogólnie jakieś wykonywanie rozmaitych ceremonii. Natomiast dni drugi i piętnasty to są dni jałowe, znaczy piętnasty, jak Państwo pamiętacie, to jest dzień pełni i wiele z zaplanowanych działań się nie wydarzy i to są neutralne dla wszelkich inicjatyw i nic się nie powinno podejmować pomiędzy północą a trzecią nad ranem. To jest czas kontemplacji i modlitwy i takiego właśnie no tej takiej introspekcji, tego wyciszenia. I może teraz taka charakterystyka każdego tego dnia lunarnego. Te dni się wiążą, proszę Państwa, też z planetami. Każdy dzień jest, każdemu dniu jest przyporządkowana jakaś planeta. W takim porządku trochę może nietypowym, bo nie jest to porządek kaldejski. Mianowicie to jest taki porządek Wenus, Jowisz, Merkury, Mars, Saturn. I to się ten cykl powtarza. Nie zawsze ta charakterystyka, która się wiąże z planetą tego dnia, gdzie patronat nad tym dniem ma planeta, to nie zawsze to się przekłada właśnie na tą charakterystykę, ale dzień pierwszy, czyli dzień powiększający, czyli wtedy, kiedy Księżyc jest oddalony od Słońca od zero, czyli od nowiu, prawda, idzie do 12 stopnia, to jest generalnie korzystne dla większości spraw i małżeństwa, i budowania domów, i rytuałów, też o tym, o czym mówiliśmy, ale również te dni lunarne, one mają nie tylko znaczenie w astrologii, właściwie to, o czym teraz mówimy, to jest astrologia elekcyjna, tak można byłoby to scharakteryzować, prawda? Czyli to, czego w danym momencie nie robić, a co robić, kiedy się zwiększają te zasługi, kiedy się pomniejszają, albo kiedy w ogóle są jakieś tam jałowe dni, ale cykl lunarny ma również odniesienie do astrologii urodzeniowej, że każdy z nas urodzony jest w jakimś dniu właśnie tego cyklu lunarnego i to takie są bardzo ogólne charakterystyki. To się wiąże oczywiście z astrologią indyjską, z takim systemem Panchanga, gdzie takich pięć jest takich elementów i jednym z tych właśnie elementów jest ten cykl lunarny w odniesieniu do astrologii urodzeniowej. To jest ciekawe jeszcze, że w astrologii indyjskiej jeszcze dzielimy ten cykl na połowę. To znaczy każdy dzień jakby dzielimy na pół, czyli tam jest ta wielokrotność tych sześciu stopni, więc to jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale osoby pierwszego dnia urodzone muszą uważać na towarzystwo, z którym się zadają, bywają bardzo poważne, brakuje im zwykłej przyjemności, mogą doświadczać hańby lub skandalu. Drugi dzień, który jest związany z Merkurem, jest pomyślny. Nie jest to zły dzień, chociaż gdy oczekuje się spektakularnych osiągnięć, można się rozczarować bezproduktywnością działań, tym niemniej korzystne jest to dla podróży, kładzenia fundamentów, zawierania małżeństw, ceremonii religijnych. Natomiast osoby, które się urodziły w drugim dniu, osobom może brakować przyjaciół, miłości, uczucia, mogą także uwodzić cudzych małżonków, prawda, albo żony, brakuje im cnoty i czystości. Dzień trzeci związany z Marsem, to jest ten potężny dzień, nazwę, każdy dzień jeszcze ma tą swoją taką właśnie charakterystyczną też nazwę.
To jest dzień dobry do strzyżenia włosów, obcinania paznokci, do wszystkiego, co sprzyja zdrowiu i urodzie i sprzyja podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu budowy, uzyskiwania w ogóle jakichś wysokich, prawda, pozycji czy stanowisk. Natomiast osoby urodzone w tym dniu, osobom może brakować motywacji, bywają leniwe i ogólnie niespokojne, uzyskują bogactwo uzyskują właśnie bogactwo i korzystny jest dla nich kierunek północno-wschodni. Dzień czwarty, dzień Saturna, jest dzień okrutny i on jest niekorzystny dla podróży, gdyż zwiastuje zagrożenie i śmierć, niepomyślny dla żadnych działań. I urodzeni w ten dzień księżycowy bywają rywalizujący i zaciekli w podejmowaniu wyzwań i usuwaniu wszystkiego, co im przeszkadza, radują się jedzeniem, piciem i seksem. Często są bogaci, wykształceni, hojni, ale też pełni właśnie takiej zaciętej pasji. Prosperujący, czyli dzień piąty, to jest dzień Jowisza i właśnie sprzyja on bogactwu, edukacji, doskonaleniu, jest korzystny dla podróży, studiowania właśnie świętych ksiąg, tekstów, jakiejś filozofii, ale też jest to dzień złych reakcji i niepowodzenia w takich moralnych i cnotliwych działaniach i według pewnych innej tradycji ten dzień, piąty dzień lunarny, to jest dzień niemoralności. A osoby urodzone w ten dzień mają dobre serce. Dzień szósty, dzień Wenus, to jest między 60, to jest sekstyl tutaj, pomiędzy światłami. To jest dzień wspaniały, czyli wysiłki podjęte tego dnia, chociaż wysiłki podjęte tego dnia przynoszą umiarkowany sukces. Nie sprzyja właśnie, mimo że to jest dzień Wenus, ani małżeństwa, ani podróżom, bo mogą się wiązać ze stratami, natomiast osoby urodzone w tym dniu mogą stać się celem bombardowania, prawda, ataków, konfliktów i ogólnie jakby egoizmu, stale pragną być w centrum uwagi. Dzień siódmy, związany z Merkurem, czyli dzień życzliwy, to jest kwintyl. Jak Państwo wiecie, kwintyl to jest ten aspekt 72 stopni. I to jest pomyślny dzień do budowania, kupowania i podejmowania nowych działań, korzystny dla podróży, handlu i biznesu. Natomiast osoby w tym dniu urodzone są utalentowane w zdobywaniu właśnie bogactwa, szczególnie mają szczęście do dzieci, mają przyjazną naturę, lubią przejmować kontrolę i korzystnym dla nich kierunkiem jest południe. Dzień ósmy, czyli dzień Marsa, jest to niekorzystny dla podejmowania decyzji i nowych działań. Sprzyja zdobywaniu bogactwa, powiększania zasobów, sprawom związanym ze zdrowiem i leczeniem, a także doskonaleniu wiedzy w wybranej dziedzinie. Nie sprzyja małżeństwu. Natomiast to jest właśnie dzień takiego emocjonalnego niepokoju, złych reakcji i działań oraz przemocy i złości. Ósmy dzień, jak Państwo pamiętacie, to jest dzień też właśnie Buddy, medycyny. Osoby, które się wtedy urodziły w tym dniu, dążą do małżeństwa i założenia rodziny, mają silną zmysłowość, przejawiają zainteresowania religią i prawdą. No te charakterystyki, jak Państwo się domyślacie, one są takie dosyć mechaniczne i tu się to powtarza, więc to trudno jakoś to zapamiętać. Ja to odczytuję tutaj Państwu, te plansze też będą oczywiście dostępne na naszej stronie, żeby Państwu jakby tutaj pokazać, jakie to jest bogactwo znaczeniowe, coś jest zupełnie właśnie, nie ma swojego takiego odpowiednika właśnie w astrologii zachodniej. Dzień dziewiąty, czyli dzień Saturna, podróż w tym dniu nie jest dobra, bo można z niej nie wrócić, chyba że jest to podróż bardzo długa, taka zamierzenie jakaś, no, rozumiem, wielotygodniowa. Korzystny jest to dzień dla interesów i handlu, a także przejmowania władzy i obejmowania kierowniczych funkcji, chociaż podejmowanie nowych działań przynosi jedynie umiarkowane korzyści. Jest to dobry też dla małżeństwa, nauczania, inicjacji i wszelkich przedsięwzięć. Natomiast urodzeni w tym dniu to są osoby, bywają to osoby właśnie agresywne, często wpadają w gniew, też lubią dzieci, płeć przeciwną, chętnie się uczą i oddają się właśnie kultom rozmaitym. Dzień dziesiąty, czyli dzień Jowisza, to jest dzień delikatny, to jest trygon, prawda? Początek trygonu właściwie.
Więc to jest doskonały dzień na podróże, bo można z nich odnieść korzyść. Jest to szczęśliwy dla relacji międzyludzkich i zawierania małżeństw. Najlepszy do podejmowania nowych przedsięwzięć, dobry do wygłaszania przemówień. I w tym dniu najsilniej przejawia się właśnie ta energia męska, bo to jest ten dzień guru Rinpoche. Jak Państwo pamiętacie, mówiliśmy o tym wcześniej. Natomiast urodzeni w tym dniu to są osoby, które mają takie właściwe rozpoznanie dobra i zła, chociaż bywają zbyt poważne. Dzień 11 to jest dzień Wenus i to jest dzień błogi. To jest trygon już, bo to jest między 120 a 132 stopnie. I to jest pomyślny dzień do podróży, gdyż przynoszą korzystne rezultaty, zapewnia sławę i zaszczyty w działalności społecznej. Niepomyślny jednak na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć i dzień ten sprzyja aktywności duchowej. Natomiast urodzeni łatwo zdobywają bogactwo, nie mają problemów w małżeństwie ani w relacjach z dziećmi, są inteligentni, mają czysty umysł, chętnie oddają się praktykom religijnym. Dzień 12, dzień Merkurego, dzień wspaniały, to jest półtora kwadratura, ponieważ to jest pomiędzy 132 a 144 stopnie tej odległości Księżyca od Słońca. Jest to dzień dobry na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć i budowę, nie jest dobry na podróżowanie, bo może skutkować utratą bogactwa, czyli można na przykład zostać okradzionym. Natomiast bardzo korzystny jest do podejmowania studiów i uczenia się, gdyż jest to dzień mądrości. Dzień mądrości. Czasami są takie ważne, jak tam mieliśmy dzień niemoralności, to mamy dzień mądrości, to jest dzień 12. Natomiast urodzeni w tym dniu są raczej niespokojni i rozkojarzeni. Kiedy Księżyc jest mniej więcej w kwinkunksie do Słońca, ten tworzy ten kwinkunks tak zwany rozwarty, to jest 13 dzień, dzień Marsa, jest to dzień zwycięski, no to odbywana w tym dniu podróż sprzyja nawiązywaniu przyjaźni i sojuszy, jest to dobry na podejmowanie nowych działań, rozpoczynanie budowy, a także na edukację, jest dzień szybkości, przejrzystości, zręczności i inteligencji. Natomiast osoby urodzone w tym dniu są życzliwe, dobroczynne i gościnne, chętnie nawiązują przyjaźni i oddają się wszelkiego rodzaju przyjemnościom. Dzień 14 to jest dzień zażarty, to dzień Saturna. Nie powinno się wtedy wybierać w żadną podróż, należy unikać podejmowania nowych działań. W tym dniu doświadczamy agresji, zuchwałości i prowokacji. Natomiast urodzeni w tym dniu zyskują uznanie społeczne, osiągają dobrobyt i chętnie angażują się w działalność religijną, mają gorący temperament. No to dzisiaj mamy taki dzień, to jest właśnie dzień zażarty, jak Państwo wiecie, no jest to z różnych powodów społecznych zażarty, zresztą od dłuższego czasu. I dzień 15 to jest dzień Jowisza, dzień pełni Księżyca, opozycja w astrologii tybetańskiej uznawana za dzień łagodny. Nie należy mimo to odbywać żadnych podróż, ani podejmować nowych przedsięwzięć, ani zawierać małżeństw. Jest to korzystny dla praktyk religijnych, dobry dla bogacenia się, poszukiwania mądrości i dokonywania prawych działań. Sprzyja oczyszczeniu, jest to także najlepszy dzień na medytację. Natomiast urodzeni w tym dniu księżycowym mają zamiłowanie do jedzenia i romansu. Dzień 16, proszę Państwa, i ten księżyc, który tutaj już wchodzimy w tą żeńską, tą żeńską połowę cyklu, właściwie te rzeczy one się powtarzają z tamtego cyklu, z tego, gdy księżyc narastał. To jest właściwie w pewnym sensie dosyć takie symetryczne. Pewnie już nie będziemy tego jakoś tutaj odczytywać, ale jak Państwo widzicie, tutaj ten księżyc maleje i też każdy ten dzień jest związany z planetą i też z tymi właśnie charakterystycznymi określeniami
i z tą całą charakterystyką dnia, która temu towarzyszy. Na to się oczywiście nakładają te wszystkie święta tybetańskie, więc nawet jeżeli tam jakiś dzień właśnie nie jest zbyt do czegoś tam korzystny, to przez fakt właśnie, że to jest na przykład dzień Dakini, czy dzień Tary, czy dzień właśnie obrońców darmy, strażników darmy, Mahakali, no to one jeszcze nabierają tutaj innego znaczenia. Szczególny właśnie jest ten dzień Nowiu, czyli to jest dzień 30, tak zwany dzień rodowy, jakoś, czyli on nawiązuje jakoś do naszych przodków i do tej całej historii, jakby, która gdzieś jest za nami, można by powiedzieć, do jakiejś nieświadomości zbiorowej, prawda, z której pochodzimy. I w ten dzień podróż jest zabroniona, ale jest to dobry właśnie czas do przywołania przodków, właśnie odbywania tych praktyk religijnych. Nie powinno się podejmować nowych działań. I tu chodzi o to właśnie w tym Nowiu i pełni, żeby działać jak najbardziej szlachetnie, ponieważ te właśnie szlachetne czyny nasze, związane z cierpliwością i wyrozumiałością, one mogą być stukrotnie właśnie powiększone. Natomiast osoby, które się urodziły w tym dniu, mogą mieć zaburzenia psychiczne i ułomności fizyczne i mogą przejawiać skłonność do okrucieństwa, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest ten moment, kiedy księżyc dobija do Nowy tak naprawdę. On jest przed Nowiem, prawda? Bo potem ten 30 dzień to jest ten jakby dzień po Nowiu. Tak jakby Nów Księżyca był tą taką granicą, która oddziela 30 dzień tego cyklu od pierwszego cyklu. I parę takich jeszcze tutaj takich elekcji lunarnych właśnie w astrologii tybetańskiej, gdzie małżeństwo według pewnej tradycji, prawda, bo to też jeszcze tutaj mamy rozmaite, też tam się przenikają przecież te tradycje i te linie, ale na małżeństwo niekorzystne z kolei dni lunarne to jest 6, 8, 15 i 30, czyli pełnia i nów. Na rozpoczynanie budowy mamy takie korzystne dni lunarne 3, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 24 i 25. Na pracę, rozmaite prace, także takie rolnicze czy ogrodowe, to niekorzystne dni lunarne, to jest nów pełnia oraz 23, 24 i 29 dzień. Na ścinanie włosów, o których za chwilę bym chciał Państwu powiedzieć, bo ścinanie włosów to oczywiście włosy w kulturach wschodu to jest moc. I ścinanie włosów nie jest taką zwykłą kosmetyczną aktywnością czy kosmetycznym zabiegiem, tylko rzeczywiście to obcinanie włosów czy paznokci, ono jest też w dużej mierze tak zrytualizowane i można w niekorzystnym dniu obciąć włosy i sobie z tego powodu napytać biedy. Ale niekorzystne dni to jest właśnie 4, 6, 14, 15, czyli pełnia oraz 16, 17 i 30. Nów powinien być, przepraszam, 30 dzień. A propos włosów, właśnie to są konsekwencje ścinania włosów, prawda, w określone dni księżycowe. Jeżeli ktoś obcina sobie włosy w pierwszy dzień cyklu, to skraca życie. Jeżeli w drugi dzień, to może zwiastować choroby, ale w trzeci dzień to jest wzrost bogactwa. W czwarty to jest wzmocnienie blasku takiego wewnętrznego. Piąty dzień to jest nabycie bogactwa. Szósty dzień to jest zanikanie tego blasku. Jeżeli w siódmy dzień księżycowy pójdziemy sobie obciąć włosy, to możemy mieć problemy prawne lub sądowe. Nie przez obcinanie włosów, rzecz jasna, tylko przez to, że może nam się to przytrafić, że to się karma jakby uruchomi z tego właśnie. Z tego tematu. W ósmym dniu, ponieważ to jest dzień właśnie Buddy medycyny, to zapowiada ścinanie włosów, długie życie. W dziewiątym dniu to są, może zapowiadać niekorzystne znajomości, czy jakieś spotkania, z których nie za wiele może wyjść. Jeżeli w dziesiątym dniu
byśmy obcinali włosy, to to może zwiastować, może przynosić takie zasługi właśnie w zdobyciu władzy. W 11 dniu to jest też osiąganie władzy i taki wzrost właśnie inteligencji. Jeżeli byśmy w 12 dniu obcinali włosy, to jest to absolutnie szkodliwe dla życia, a z kolei w 13 to przynosi to bogactwo i szczęście, a w 14 obfitość dóbr materialnych. Natomiast w 15, czyli w czasie pełni księżyca, to zwiastuje takie pomyślne wyroki wyroczni. Być może gdybyście chcieli Państwo się jakoś zapytać wyroczni takiej tybetańskiej mo, która jest tam kombinacją 36 przez rzucanie kostkami 36 takich obrazów, no to moglibyście się spodziewać, że gdybyście Państwo w czasie pełni księżyca obcinali włosy, to moglibyście otrzymać bardzo pomyślne wyroki wyroczni. Czyli to też jest jakiś rodzaj, czy tak przepowiedni, prawda, jakoś. To też jest ten rodzaj, to się wiąże właśnie z tymi zasługami karmicznymi. Oczywiście jest to, jak Państwo widzicie, jakaś taka forma magii i takiego myślenia w ogóle magicznego, który jest absolutnie charakterystyczny dla kultury tybetańskiej, która jest też takim właśnie zlepkiem tej tradycji Bon, który w ogóle był takim właśnie, no, taką religią, właśnie taką magiczną. I te siły cały czas tam właśnie jakoś były obecne. Ale to jest bardzo interesujące, dlatego że oczywiście obcinanie włosów, czy te zabiegi takie higieniczne, one również były bardzo mocno tak eksploatowane w tekstach astrologii zachodniej. I to był jeden z takich, to jak są takie traktaty dotyczące astrologii właśnie zachodniej, astrologii elekcyjnej, to one, te obcinanie włosów czy paznokci, to one są gdzieś tam zaraz na początkowych stronicach tych traktatów. To się oczywiście wiązało nie tyle z tą mocą, które te włosy czy paznokcie mają, tylko raczej z tym, że te wszystkie zabiegi, one po prostu były niebezpieczne. No, nie miało takich narzędzi jak teraz i takie obcinanie paznokci mogło się po prostu różnie skończyć. I one po prostu było też niebezpieczne dla zdrowia, prawda? Jakieś zadrapania, jakieś zakażenia w czasie, kiedy w dobie przedantybiotykowej, no to Państwo możecie się domyśleć, że czasami obcinanie paznokci właśnie, czy włosów, no mogło skracać życie, tak jak tutaj mamy to w astrologii tybetańskiej. W 16 dniu to jest to rozszerzenie właśnie darmy i taka płodność szeroko rozumiana. Darmy, czyli też oczywiście nauk, i to jest dobre dla poszerzenia nauk właśnie Buddy. W 17 dniu, gdybyśmy obcinali włosy, to musimy się liczyć z konsekwencjami zabarwienia skóry. W 18 dniu z utratą bogactwa, ale już w 19 dniu może to przynieść długowieczność i wzrost zamożności. W 20 dniu przynosi piękno, w 21 siłę, w 22 może sprowadzić chorobę, a w 23 dobrobyt, chociaż w 24 choroby zakaźne. Także jak nie chce się Państwo zarazić COVID-19, to raczej nie obcinajcie Państwo włosów 24 dnia cyklu lunarnego. Oczywiście to nie chodzi o to, że ja sobie tutaj ironizuję, tylko pokazać, jak to rzeczywiście też może mieć praktyczne przełożenie, aczkolwiek jak Państwo widzicie, jest w tym dosyć sporo takiego myślenia właśnie magicznego. Zwłaszcza co widać w tym 25 dniu, który mówi właśnie o tym, że o tych urokach, które mogą być rzucone, prawda? Przez jakieś takie szkodliwe oko, takie złe spojrzenie. To zresztą też znamy oczywiście w kulturze europejskiej. Ten 26 dzień to jest najbardziej korzystny dzień do obcinania włosów, ponieważ tutaj możemy się spodziewać wszelkiego rodzaju korzyści. 27 jest neutralny, 28 może skutkować trudnymi uczuciami. 29 może implikować ingerencje właśnie demoniczne, natomiast 30 dzień to są bardzo zabójcze wpływy, także w czasie nowiu księżyca też nie obcinajmy włosów.
kiedyś czytałem taki tekst na temat obcinania włosów i wizyt w ogóle u fryzjera, oczywiście na gruncie współczesnym europejskim, że ludzie, którzy właśnie wychodząc z fryzjera, od fryzjera mają mniejszy lęk przed śmiercią. To obcinanie włosów tak działało, właśnie jest mniejszy lęk przed śmiercią. A myślę, że po prostu dotyk dłoni, prawda, czyjś na głowie, to po prostu wyzwala też w nas bardzo przyjemne uczucia i raczej nie myślimy wtedy o rzeczach ostatecznych, tylko raczej właśnie przyjemnych. Natomiast w kulturze właśnie tybetańskiej cała ta została utworzona, cała ta symbolika właśnie tych dni i w odniesieniu właśnie do ścinania włosów, czyli pozbywania się właśnie tej siły. I kolejna sprawa, proszę Państwa, to jest zagadnienie, które też bardzo mocno tu się wiąże właśnie z tym cyklem Księżyca, to jest krążenie, też cyrkulacja tak zwanej energii La. Tutaj Państwu podałem to według Karma Kagyu, według szkoły buddyzmu Karma Kagyu, chociaż oczywiście ta energia La, ona ma bardzo wiele znaczeń i to jest coś takiego jak, powiedzmy, jakaś energia witalna, która jest wszędzie. W nas jest ta energia w drzewach, w roślinach, w kamieniach, w całej przyrodzie. Ta energia oczywiście nie jest jakaś statyczna, tylko ona krąży. I ta energia La to jakby ten taki odnośnik jakby do tej siły witalnej, którą trzeba bardzo strzec, to oczywiście pochodzi też z tradycji Bon. Ona oczywiście została, jak cała ta tradycja, jakoś zaadoptowana właśnie przez buddyzm, który w Tybecie się rozwijał i rozwija oczywiście. I tych jakby doktryn o tym, w jaki sposób ta energia La krąży, jest bardzo dużo. Generalnie, proszę Państwa, to jest tak, że ona idzie od stopy, od lewej stopy, od nowiu, w pierwszy dzień, znaczy dzień pierwszy po nowiu, ona idzie od stopy, od podeszwy stóp, u mężczyzny od lewej strony, u kobiety od prawej, krąży jedną częścią ciała, kulminuje w tym 15 dniu, czyli w czasie pełni i potem, tak jak właśnie księżyc maleje, to ona, ta energia schodzi. To bardziej, to lepiej widać tutaj na tym obrazku z książki Tybetańska Księga Zdrowia, taki właśnie wizerunek i to może tutaj, nie wiem na czym Państwo sobie tutaj to obserwujecie w tej chwili, ale no to pokazuje jakby to krążenie tej energii, to nie idzie może w jakiś taki sposób rzeczywiście jednostajny, ale ta energia, chodzi o to, że ona się wznosi, prawda, w czasie tego wzrastającego księżyca i potem opada. To jest, oczywiście to pokazuje też, w jaki sposób astrologia tybetańska jest bardzo mocno zintegrowana również z medycyną tybetańską, bo właściwie jedno od drugiego nie można w żaden sposób odróżnić. I tutaj jest, tak jak już wspomniałem, według Karma Kagyu, gdzie to idzie od podeszwy stopy, potem przez kostki, środkową część uda, talię, jama ustna, klatka piersiowa, plecy, dłonie, wątroba, talia, nos, żołądek, łopatki, naczynia krwionośne i potem całe ciało właściwie obejmuje, czyli szczyt głowy. I to jest bardzo interesujące. Ja mówię o tym nie tylko dlatego, że ona krąży, no i co z tego, że ona krąży, ale to ma bardzo praktyczne przełożenie, mianowicie na zabiegi medyczne. Że tam, gdzie ta energia w danym dniu jest ulokowana, to nie należy właśnie żadnych właściwie operacji wykonywać na tej części ciała, prawda? Czyli w szóstym dniu księżycowym, według tutaj Karma Kagyu, nie powinno się robić żadnych tutaj nacięć, prawda, na klatce piersiowej, a w siódmym dniu na plecach. To nie chodzi tylko i wyłącznie o przecinanie, tak jak jest to w astrologii zachodniej, chociaż to się wiąże tam raczej ze znakami zodiaku, a nie z tym cyklem, to jest szerzej, że to po prostu jakiekolwiek naruszenie ciała w tym dniu, prawda, gdzie ta energia przechodzi, tej części ciała, która jest związana właśnie z tym umiejscowieniem tej energii La, jest po prostu bardzo niekorzystne, ponieważ ta energia La może uciec, prawda, albo może
uciec z nas, czyli to jest ta energia witalna, albo może zostać przechwycona przez jakieś demony. I to jest ciekawe, że tu jest pełnia księżyca, czyli ten 15 dzień jest w Karmakagyu, jest, on jest utożsamiany, że ta energia La jest w całym ciele. Czyli właściwie w ogóle żadnych zabiegów medycznych nie powinniśmy wówczas przeprowadzać. Ale my to też znamy właśnie z astrologii zachodniej, że w czasie pełni księżyca po prostu nie robimy żadnych zabiegów. No i potem ona schodzi jakoś tak właśnie przez szyję, gardło, żołądek, potem nagle do kostki, podeszwy stóp, potem duży palec u nogi, potem wraca do lewej łopatki, wątroby, dłonie, język, kolana, potem w 27 dniu też kolana, przez narządy płciowe, źrenice i znowu w tym czasie nowiu, prawda, przez całe ciało. I potem znowu się zaczyna od tej podeszwy stóp tego pierwszego dnia. I to tak po prostu też nieustannie krąży. Też jest oczywiście dobowy cykl tej energii La, o świcie inaczej jest przed południem, rankiem w innych miejscach. Więc to już są... Ale to już nie jest związane z cyklem lunarnym i to bardziej już ma związek z właśnie medycyną tybetańską, bardzo interesującą zresztą. Ten rysunek wydaje mi się dosyć dobrze pokazuje tutaj właśnie to, tą cyrkulację, prawda, ten taki miesięczny obieg tej energii lunarnej, Boże, tej energii La, związanej właśnie z tym cyklem lunarnym. I teraz tak jakby na zakończenie, czy jakiś taki rodzaj podsumowania, ponieważ jak wspomniałem Państwu, ta energia, ten cykl lunarny tak bardzo dokładnie opisany właściwie jest w astrologii indyjskiej i w astrologii tybetańskiej, tak jak tutaj to Państwu pokazałem, w takim skrócie telegraficznym, bo właściwie też jak się do wykładu tutaj przygotowywałem, to miałem takie wrażenie, że właściwie można by o tym całą książkę napisać i też nie wiem, czy by się temat jakoś tam wyczerpał, a to jest zaledwie taki, to co Państwu tutaj pokazuję z astrologii tybetańskiej, zaledwie taki najmniejszy, prawda, choć najbardziej fundamentalny, ale taki najmniejszy wycinek tej całej niezwykle skomplikowanej doktryny, właśnie gdzie tam się przenikają te wpływy chińskie, indyjskie, Kala Chakra, Bon. I no jest to też oczywiście bardzo interesujące, ale też bardzo, bardzo skomplikowane, zwłaszcza dla nas, którzy tutaj się uczymy astrologii zachodniej i na tym jakoś, i to jest nam bardziej znane, czy jakoś bliskie i jakoś bardziej jest to do ogarnięcia, to tamta astrologia rzeczywiście wymaga zupełnie innego nastawienia i innego spojrzenia. Bo tak naprawdę tam w ogóle nie chodzi o precyzję obliczeń. My dzisiaj pracujemy z efemerydami i bardzo dbamy o to, żeby ta planeta i te wszystkie ascendenty i te wierzchołki domów były bardzo dobrze policzone i tak szalenie precyzyjnie. Natomiast tam się do obliczeń jako takich specjalnie jakiejś takiej wielkiej wagi nie przywiązuje, bo to i tak jest, to i tak jakby horoskop nie wyczerpie jakby całej złożoności, prawda, ludzkiego życia. I tu nie ma takiej znowu, tak jak to jest w astrologii zachodniej, takiej korespondencji między niebem a ziemią, chociaż oczywiście w tym systemie Kala Chakry, gdzie mówimy o tej warstwie zewnętrznej i wewnętrznej, tam jest właściwie ta odpowiedniość, bo potem no, te cykle, powiedzmy plany, czy te cykle kosmiczne, one znajdują oczywiście odzwierciedlenie w tych naszych cyklach ciała. No chociażby w oddechu, prawda, no to też jest taki naprzemienny, rytmiczny cykl. Ale rzeczywiście w astrologii zachodniej księżyc nie odgrywał takiej roli, jak to właśnie jest na wschodzie. Tyle tylko, że rzeczywiście w tej jatromatematyce, czyli w medycznej astrologii zachodniej, on miał trochę takie no, wyjątkowe znaczenie. Pomijając już fakt, że tutaj w dosyć specyficzny sposób liczymy takie pochodne od tak zwanego horoskopu choroby, czyli od dekumbituru, gdzie liczymy taką wielokrotność jakby 22,5 stopnia, wyznaczając takie dni krytyczne i dni osądu, dosyć
tak ciekawie i szeroko rozpisywał się o tym, między innymi oczywiście Nicholas Culpeper, XVII-wieczny astrolog angielski. Mamy jego książkę przetłumaczoną w naszej bibliotece Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, w naszym wydawnictwie, Traktat o astrologii medycznej. I ten księżyc faktycznie on jakby pokazywał taką, czy pokazuje, ma pokazywać właśnie taką całą dynamikę choroby. Natomiast ja znalazłem już dawno temu taki traktat łaciński, anonimowy z XV wieku, który pokazywał, który jakby opisuje tak bardzo lakonicznie, ale jednak jest to jakoś symetryczne względem tutaj tego cyklu lunarnego w astrologii tybetańskiej, położenie księżyca w tym horoskopie choroby, czyli w tym dekumbiturze. Horoskop choroby to jest moment położenia się pacjenta do łóżka, tak naprawdę, bo wtedy, to w tamtych czasach, to tak definiowano chorobę, że właściwie ludzie pewnie byli jakoś tam permanentnie chorzy, ale dopóki się nie położyli do łóżka, no to właściwie choroba ich nie zmogła, prawda? Więc jak się ktoś już położył do łóżka, no to się stawiało horoskop no z takim też takim pytaniem, czy jak się położył, to już to czy wstanie, prawda? Czy wyzdrowieje. No i można było, pomijając różnego rodzaju tam bardzo skomplikowane rzeczywiście te systemy interpretacyjne, można było zobaczyć tutaj, ten anonimowy autor jakby rzucił takie światło, że można było zobaczyć jakby taką prognozę tego, co się z tym chorym właśnie stanie, w zależności od tego, jakie jest położenie księżyca w dekumbiturze, czyli w której dobie tego 30-dniowego cyklu lunarnego pacjent zachoruje. No i jeżeli to będzie w pierwszym dniu, to szybko zejdzie z tego świata. Tutaj pierwszy dzień to jest nów, a ten 16 to jest pełnia. Także to jest tak, to jest trochę przesunięte to. W drugim dniu to choroba będzie ciężka, ale ucieknie przed śmiercią. W trzecim dniu to będzie blisko śmierci, ale jednak wyzdrowieje. W czwarty dzień to wkrótce będzie z nim dobrze. Jeżeli piątego dnia zachorujemy, to pacjent umrze pod koniec 11 dnia, znaczy od tego czasu, prawda, nie 11 dnia lunarnego, tylko 11 dnia od początku choroby, czyli jakby za 11 dni. Jeżeli w szóstym dniu ktoś zachoruje, w tym szóstym dniu lunarnym, to umrze szybko i, to nie umrze i szybko będzie z nim dobrze. To w ogóle, jak Państwo widzicie, to są cały czas te dywagacje, przeżyje, nie przeżyje, prawda? Wyzdrowieje, umrze. No, taka była alternatywa. Co jest też, no, to pokazuje jakby całą też, to jest taki pewien przyczynek jakby też do dawnej oczywiście medycyny. W siódmym dniu wstanie z łóżka po podaniu lekarstw, czyli tu lekarstwa zadziałają, prawda, jeżeli ktoś zachoruje siódmego dnia. Bo to nie było oczywiście takie pewne, czy zadziałają. Do dzisiaj zresztą też nie mamy pewności, czy jakieś lekarstwa zadziałają, czy nie. Zresztą ten cały kontekst pandemiczny, w jakim teraz jesteśmy, i cały świat, to właściwie my wracamy też trochę do tej epoki średniowiecza, kiedy my nie jesteśmy pewni, po pierwsze, czy nie zachorujemy, a po drugie, my nie wiemy dokładnie, jak każdy z nas by przeszedł COVID, prawda? Więc to jest, to tu wracamy jakby do takiej niewiedzy, prawda, sprzed jakoś, w takim globalnym oczywiście sensie, sprzed rewolucji medycznej, że tak powiem. Jeżeli zachoruje ósmego dnia, to będzie marniał przez długi czas, ale śmierci ucieknie. Jeżeli zachoruje dziewiątego dnia, to po ośmiu dniach wstanie, prawda? Wstanie z tego łóżka. Jeżeli dziesiątego dnia, to będzie z nim coraz gorzej i nigdy może nie wyzdrowieć. Czyli nie tyle mówię o śmierci, ile o jakiejś takiej przedłużającej się, prawda, chorobie. Jeżeli jedenastego, to wyzdrowieje dopiero po długim czasie. Jeżeli 12 dnia zachoruje, to wyzdrowieje po jednym dniu, czyli właściwie na następny dzień. Jeżeli 13, to wyzdrowieje po bardzo długim czasie, tak samo. Natomiast 14 dnia wyzdrowieje bardzo szybko. Co do 15 dnia, niestety autor czy skryba właściwie nie napisał tego. Więc nie wiemy, co tam byłoby 15 dnia. I obyśmy się nie musieli tego dowiadywać.
Jeżeli 16 dnia, to umrze, jeżeli 17 będzie z nim dobrze, ale to się rzadko zdarza. 18 dnia zachowa życie i zdrowie, tak samo 19. Jeżeli 20 czy 21 to nie umrze. Jeżeli 22, to jeśli nie wstanie 7 dnia, będzie złożony chorobą przez 4 miesiące i być może umrze. Jeżeli 23, to umrze po 7 dniach. 24 wyzdrowieje, ale po bardzo długim czasie. 25 nie umrze, tak samo 26. A jeżeli zachoruje w dniach 27, 8 albo 9, to wyzdrowieje. Natomiast jak 30, czyli dzień przed nowym, z ledwością ucieknie od wielu chorób. Także to jest taki, to jest rzadko spotykane, bo to rozróżnienie tutaj, ten takie rozpisanie właściwie w tej jatromatematyce tego cyklu lunarnego w odniesieniu do takiej prognozowania chorób, to się rzadko zdarza w tekstach. To jest taki, to był taki tekst właśnie taki pojedynczy, on zresztą jest oryginał w Bibliotece Watykańskiej. Ale to jest coś, co rzeczywiście w jakiś taki ciekawy sposób nawiązuje do tego takiego właśnie detalicznie analizowanego cyklu lunarnego, jak mamy z tym do czynienia w astrologii tybetańskiej. Bo tak jak powiedziałam, generalnie w astrologii zachodniej to ten cykl no to ma raczej tak 8 faz, prawda, a najbardziej to w sumie te pełnie i nowie się liczą, czasami kwadry też. Też oczywiście pełnie i nowie przed urodzeniem, tak zwane przedurodzeniowe z syzygiem. Ale rzeczywiście tak detalicznego cyklu lunarnego, jak mamy z tym do czynienia w astrologii tybetańskiej, to on jest kompletnie nieznany tutaj na tym gruncie właśnie astrologii zachodniej. To byłoby na tyle. W takim szybkim i telegraficznym skrócie to Państwu przekazałem. Jeżeli Państwo byście byli zainteresowani jakoś tutaj zgłębianiem tematu właśnie z astrologii tybetańskiej, to tam jest mnóstwo tych zagadnień i przymierzam się do tego, żeby też coś jeszcze przygotować, może bardziej z tej astrologii, też jakby pociągnąć temat Księżyca, czyli o tak zwanych stacjach księżycowych i o tym w ogóle, o tym zodiaku lunarnym, bo to też jest coś, co jest mało znane w zachodniej astrologii. To było oczywiście rozpowszechnione w astrologii arabskiej, ale potem to jakoś to zostało to wycięte. Zresztą astrologia indyjska oczywiście to jest zlepek gdzieś tej astrologii grecko-arabskiej, prawda? To i oczywiście to zostało przeformułowane przez tradycję indyjską. I w tym sensie astrologia tybetańska ma jakieś takie gdzieś dalekie echa takiej astrologii, można powiedzieć, bardziej może takiej grecko-arabskiej gdzieś, ale to takie bardzo, bardzo dalekie echa. Jeżeli chodzi o literaturę, to właściwie też są niezwykle skąpa jest literatura na ten temat, ale najlepsza książka, jaką mógłbym Państwu polecić, to jest przynajmniej to jest po angielsku, to jest tłumaczenie z francuskiego Tibetan Astrology Philippa Cornu. Nie wiem, czy to w ogóle jakoś... Nie. Tibetan Astrology Philip Cornu. Dostępna w Amazonie. To jest taka, powiedzmy, taka fundamentalna, prawda, praca. Ale jest też wiele Errol Wine'a, jest też taka praca, też trochę tutaj z niej korzystałem, przygotowując się do wykładu z Państwem, dla Państwa. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi, jest parę też publikacji po niemiecku, też są one bardzo interesujące. Trochę artykułów w internecie, po polsku rzeczywiście nie ma nic. Studies Buddhism możecie Państwo zobaczyć na tej stronie, tam Aleksandra Berzina są teksty i także jest to o astrologii. A z jakiej się uczyć astrologii wedyjskiej? Ja się nie uczę astrologii wedyjskiej jakoś specjalnie. Czytam teraz takie książki, nie pamiętam jej autorki, kiedyś przy okazji Państwu powiem, bo musiałem też je odłożyć na jakiś czas, bo tutaj ciągle zaprząta moją uwagę astrologia średniowieczna.
Europejska właśnie. Jeżeli chodzi o tą książkę w Mahamudrę, to jest, bo tu Państwo pytaliście na początku, to jest Lama Gendyn Rinpoche Mahamudra. Czy macie Państwo jakieś pytania? Temat trudny trochę to streścić tak, w taki sposób, żeby to rzeczywiście jakoś tak było przyswajalne, to wymaga rzeczywiście dużego skupienia i te plansze raczej służyły po to, żebyście Państwo zobaczyli całą złożoność tej materii i tą niezwykle taką detaliczną wykładnię tego. Wykład jest nagrywany i będzie dostępny za parę dni pewnie na naszej stronie Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. I pewnie będziemy wracać do astrologii tybetańskiej, bo to mnie ostatnio też jakoś pasjonuje. Także jak Państwo będziecie mieli ochotę, to zapraszamy. Tymczasem serdecznie dziękujemy. Następny wykład będzie w listopadzie, data będzie ogłoszona, mam nadzieję, niebawem. Także wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru Państwu życzę i dobranoc.